Dam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, witam was w Luźnych Gadkach, w moim programie, w którym pokazuję wam gry maści wszelkiej. Przed wami Hero Generations, a to jest kolejny odcinek tak naprawdę mojego takiego mini cyklu, który zwie się Backlog. Backlog! Backlog! Kiedyś sobie zrobię intro i nie będziecie się już z tego śmiali. Hero Generations na Steamie opisywane jest przez samych twórców jako taki innowacyjny roguelike, a jak żeby inaczej, co już to moda na roguelike trwa dość długo i jeszcze do tego strategia 4X. Poniekąd to prawda, poniekąd nie do końca. Gra jakiegoś tam specjalnego wrażenia aż tak nie robi, ale jako że chciałem się po prostu już wiecie, mieć czyste sumienie i odhaczyć sobie pyk. Check Hero Generations zrobione w końcu po roku czasu, 10 kwietnia 2015 gra została wydana na Steamie. Więc wyobraźcie sobie, ile czasu się zabierałem do tego filmiku. Zbierałem energię zen, nie dlatego, że gra jest hała, no nie miałem czasu, taki jest back. Okej, przedstawię wam pokrótce, jak to się gra, bo być może będziecie zainteresowani dość takim mało stresogennym klikadełkiem. Czymś takim, co możecie sobie włączyć na chwilę, poklikać, zrelaksować się, pobudować, powalczyć. Może tak, a może nie. Cała gra opiera się o generację, pokolenia, familii, której to oczywiście my jesteśmy głową, jako tam 16-latek ruszamy na wyprawę. No i chodzimy po wioskach i parzymy się. Widz polega na tym, że jedna tura to tak naprawdę jedno życie. To jest jeden rok naszego życia. No to jak widzicie, mamy lifespan, żywotność naszej postaci. Nawet 100 lat może przetrwać. Te 100 lat to jest tak naprawdę też HP. W związku z tym każde starcie z przeciwnikiem, gdzie zadaje nam cios, zjeżdża nam tutaj HP. No więc mamy tych lat wtedy automatycznie mniej. Jak widzicie, mamy siłę damage'u 8, więc takie małe roleplayowe rzeczy. 39 to jest akurat atak. To zobaczycie już w trakcie walki, że to jest taka wartość bazowa, czy wartość, która jest pośród tutaj losowana jest, czy uda nam się atak, czy też nie. Różne przedmioty, które mamy tam na głowie, jakieś czapki, itemy, które mamy w rękach, dwa sloty. Mamy też przedmiot na ziemi, jakąś sowę złotą, którą można zanieść do miasta i zdobyć hajsy. Porzucimy w takim razie tratwę, weźmiemy sobie sowę. Sowa ma to do siebie, że posiadając taki złoty artefakt, wkurzamy zazwyczaj bossa, który jest aktualnie na miejscówce. Te miejscówki to tak naprawdę takie, wiecie, tereny okalające miejsce naszych działań. Każdorazowo każda postać, tak naprawdę one, wiecie, skoro mają te życie, no to one kiedyś umierają, dlatego chodzi i się podrywa babeczki, tudzież kolesi w knajpkach, w miasteczkach, które odwiedzamy. No po to, żeby mieć potomka, no jasne, więc wiecie, pszczółki, kapusty, bociany, no co tam wam rodzice opowiadali, to się tutaj dzieje, to się tutaj dzieje. Tak, okej, sama walka jest taka mocno uproszczona, tak naprawdę pod uwagę brane są statystyki, jak widzicie 0,39 to jest ta nasza siła bazowa, przeciwnik ma 2, ma 5 damage'ów, więc jeżeli on wyrzuci jakąś wartość, to tak jak w wojnie, jakbyście grali w karciane wojny, nie wiem czy znacie jak się gra w wojnę, tam wiecie karta wyższa zgarnia niższe zabija, to tak samo jest tutaj, jak wypadnie nam wyższa liczba od gościa, który walczy z nami, to zadajemy mu cios, jeżeli wypadną takie same, to jest remis, jeżeli będziemy mieli mniej, to my zbieramy ten cios w japę. W związku z tym przejdźmy do tego ataku. No i niestety to jest cała walka, dostał damage'u 8, życia miał 32, więc teraz mu zjedzie do 25. My dostaliśmy trochę fejma? Tak, my dostaliśmy, bo się tak zapatrzyłem się, nie wiedziałem kto wygra. Dostaliśmy też fejma, który warunkuje na przykład to, czy babeczki na nas lecą w miastach, czy nie, więc taki full realizm. I tak naprawdę to była cała walka, więc walki wypadają dość słabo, mocne RNG. 4X i ta ekspansja polega na tym, że okalające tereny miasta możemy wzmocnić kilkoma budynkami. Budynki można też upgrade'ować, one dają nam różne korzyści. I tak na przykład budynek co 16 lat dodaje nam 2 lata życia. Tutaj mamy jeden upgrade, że mamy wtedy do wyboru więcej postaci, z którymi możemy się bratać. Są też wzmacniające budynki takie czynności, jak na przykład wiecie, zdobywanie tych sów. Sowy przynosimy, dostajemy więcej expa, wszyscy się cieszą, jest w ogóle fest, spoko. I tak dalej, i tak dalej. No jest kilka tych upgrade'ów, tutaj warto się nastawić na hajsy, bo jednak trochę to kosztuje. Im dalej w las, tym więcej tych upgrade'ów dostajemy, w sensie im więcej przeżyjemy pokoleń, tym więcej tych budynków nam dochodzi do budowy. Ten lifespan kiedyś się nam tak naprawdę kończy, w związku z tym gramy nową postacią i te tereny tak naprawdę zerują się i trzeba robić to wszystko od początku. W związku z tym gra trąci trochę myszką tak naprawdę w swoich założeniach, ze względu na to, że jak popatrzycie, questy nie są jakieś
mega ciekawy. Te questy tak naprawdę się nie zmieniają. Jeżeli wykonacie jedną postacią, ona wam może w tym samym miejscu, questy musicie zrobić na nowo, jeżeli chcecie wyzerować sobie tutaj miejscówkę. Są globalne questy, to akurat jest niezmienne i to jest jakby przechodzi z pokolenia do pokolenia, ale inne questy się zerują. Czyszczenie lasów, czyszczenie dungeonów, zbieranie tych artefaktów, bicie bossów, to wszystko się zeruje. Poza biciem bossów, bo jakoś tak w sumie nie zwróciłem uwagi, czy ten boss, jak go pokonamy, to on tam się respi, czy też nie. Podejrzewam, że być może nie. Więc te questy cały czas, no niestety są też takie same, więc no trochę tak słabo. Hero Generations to niby teoretycznie jest taką innowacyjną gierką, no bo jednak tutaj dbamy o to, żeby nam ktoś nie umarł, bo śmierć ostateczna, jeżeli nie zapłodnimy babeczki, to nasza generacja oczywiście, że kończy się, w związku z tym to umiera nasza cały ród i no i gra się kończy wtedy. Gra się też kończy jakimś tam obusiecznym takim uwarunkowaniem, że jakiś wulkan, jakieś demony i one w pewnym momencie już tak, wiecie, gracie sobie spokojnie na lajcie, tak tam spoko, wszystkich pokonuję, robię wszystkie questy i nagle bang, dostajecie komunikatem w ryj, że zaraz wybuchnie jakiś wulkan, no i jest panika, bo trzeba coś zrobić, a ty się nie przystosowałeś, bo nie wybudowałeś tych budynków, nie poszedłeś w ekspienie tych postaci, w związku z tym, no, wciry zaraz czekają cię za rogiem. Są milestone, nasze postacie w trakcie swojego życia starzeją się, co ileś tam lat dochodzi trochę siły, zmienia się ich wizerunek, no wiecie, jak się potem bratacie, to wizerunek też się zmienia, bo się mieszają geny, tutaj akurat się mieszają ze starości. Jest w zależności od tego, jak ten lifespan, jak tą żywotność macie przedłużoną, no bo jeżeli macie na przykład dużo tych budynków, może się okazać, że ta żywotność tak naprawdę to nie jest 100 lat, tylko trochę więcej. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to jakoś tam specjalnie sobie przedłużyć. Gra, jak widzicie, też działa w manierze turowej. No ale tak szczerze mówiąc i tak naprawdę jakiegoś tam większego kisielu nie robi. Ja trochę się tam zhypowałem, pamiętam, w zeszłym roku. O, jaki fajny, tutaj będziemy walczyć, trochę jacyś potomkowie, przechodzące cechy, jakieś tam bonusy z pokolenia na pokolenie, trochę tak mi trąciło to Rogue Legacy, okazało się, że to chuja tam, przepraszam. Ja muszę to wyciąć. Że to jednak nie jest tak jak Rogue Legacy, w związku z tym no trochę tak trąci myszką i ta rozgrywka jest taka, wiecie, okazało się, że to jest taki jak kiedyś było Indiana Jones albo Yoda Desktop Adventures, że to jest takie niezobowiązujące klikadełko, nie ma jakiegoś takiego pomyślunku wymaganego jak na przykład w Desktop Dungeons, bo tam było super pomyślunek. Od takie tutaj przygody bez jakiegoś tam zarysu fabularnego i tła, no biegamy, dbamy o to, żeby nie umierali. No ale generalnie jakoś tak, wiecie, nie? To walka słaba, bo uwarunkowanie tak można sobie tylko dokoksić jakimiś itemami, które znajdziemy, zobaczmy, 68 siły, 69 jeszcze tu możemy przejść tą postacią, możemy sobie też zmienić miejscówki, idziemy do świata drugiego, to jest wulkan właśnie, tutaj wszyscy mają kisiel, odkryliśmy nowy świat, dostaliśmy do więcej experience'a, tutaj trzeba coś zrobić, żeby ten boss, tam jakiś wulkan nie wybuchł. Przyznam się, że nigdy tego nie dokonałem, ale to też dlatego, że po prostu jakoś ta gra specjalnie mnie nie wciągnęła. Może to też jest tajemnica, dlaczego rok aż czekałem. Tu widzicie, jakieś, dostajemy od razu jakieś ujemny damage dostajemy. Tu nie ma miasteczek, w ogóle się nastawiłem tutaj na rozmnażanie w wulkanie, że ciepła atmosfera i babeczki będą gorące. Ale tu widzę, że tylko cave'y mamy i z cave'ów wyciągamy trochę hajsu. Już mam 40 zdrowia, tylko nie wiem, czy to jest boss, czy nie. Już to zostałem starczym, więc odjęło mi siły. Mamy teraz 58 siły, tylko od 0 do 58. Jeszcze się zmieniła moja twarz, już na jakiś tam piękniejszy nie robię się. Dostałem traita jakiegoś huntera, bo dostałem czapkę. O, jest tu jakieś coś. Czekajcie, możemy wejść jakiś płonący ten monolit. A, dobra, co jest? Jestem tutaj odważny, że tu podróżuję. Moja torturowana dusza może być uwolniona tylko przez miłość bohatera legend. Muszę mieć 30 tysięcy fejmu i wtedy też kończymy grę z obiektywem takim masowym. Zatrzymujemy tą erupcję wulkanu, który grozi całej wiosce, całemu naszemu rodowi. Ale koksy to są nie idealne. O Jezu, jeszcze jakiś boss, dobra, no może jednak są tutaj miasteczka, ale chyba jednak mnie nie interesują na tyle, żeby zaryzykować moje życie, więc uciekamy. Moi drodzy, jeżeli lubicie klikadełka niezobowiązujące jakieś swoim tam wymaganiom, chociaż trzeba faktycznie się skupić, bo jednak przydałoby się zaplanować sobie tę rozbudowę tych budynków, coś jak, nie wiem, Heroes and Might and Magic, bo tam są różne powinowactwa, że przychodzicie więcej potomków, więcej siły, więcej życia. Tam są upgrade'y tych budynków, to z czasem dochodzi, więc trzeba grać coraz więcej. Trzeba sobie rozplanować, też jakiś tam uknąć w głowie jakiś plan działania, żeby iść do tego wulkanu i żeby być jakimś tam mega koksem.
są sklepiki. Sklepiki oczywiście, te postaci gdzieś tam potem te itemy i tak tracą, więc na razie tu nic nie kupuję. Pokażę wam jeszcze akt poczęcia. Żebyście już mieli pełny obraz, no ale tu widzicie, random number generator. Tak, to jeden wielki random number generator i co z tego, że będziecie festkoksami, skoro naprawdę, tak naprawdę przeciwnik może was zniszczyć, jeżeli miałby tam większy damage. No tu ma na przykład 5, no 3 i 2, widzicie, blisko było, los był niefortunny dla przeciwnika, dostał 9 damage'u, bo ja akurat mam 9. No szkoda tracić tą postać, ale no niestety bywa też tak, że postać po skończonym akcie, no niestety odchodzi. Warto w takim razie zainwestować pieniążki, które zebraliśmy na naszej wyprawie, 6500, i zbudować sobie jakieś fajne rzeczy. Tutaj mamy akurat station, gdzie możemy sobie robić quick travel. Quick travel to jest station, potem lighthouse jeszcze jest latarnia. Dobra, to moglibyśmy to jeszcze sobie ulepszyć. W takim razie zaoramy przeciwnika. To ma wpływ jakiś tam pośredni na rozgrywkę, ale generalnie jest bardzo dużo już roguelike'ów, zwłaszcza w 2016. Roguelike'ów jest tu potąd! Jest zbyt taki, wiecie, zbyt taki lightowy, nie ma jakichś zobowiązań, nie ma jakichś tam więzi z tymi postaciami, no okej, okay, są gdzieś tam, wiecie, cechy, no fajny feature, widziałem lepsze. Enter Jet Station, a ja nie chcę Enter Jet Station, World of World Zero Popo Station. A, no dobra, to jest, zwracamy do tego świata pierwszego, gdzie sobie odblokowałem to. I oto jesteśmy, przeciwników tutaj jest trochę więcej, a stąd to jest taka wyjściowa miejscówka moja. Tu sobie coś pobudowałem, jakieś miasta, wzmacniacze expa i tak dalej, więc no, bawiłem się w to trochę. Czy tak jest któraś moja generacja, ktoś podejście, no, rok minął, więc trochę w to pograłem. Ale generalnie gra jest taka se, to jest trochę taka w pół do zimno rybej. Niczym nie urywa, jeżeli ktoś lubi takie, wiecie, bo to wygląda jak przeglądarka, taka gra przeglądarkowa, niezobowiązujące klikadełko, ale jednak z lekkim pomyślunkiem być może to trafi w wasze gusta. Natomiast to widzicie, że ta rozgrywka jest taka, walki losowe, nie mamy za bardzo na nie wpływu, jest trochę itemów, jest trochę tych miejsc do odwiedzenia, cały czas niestety te same questy, mocna powtarzalność trochę tłucze tą grę po głowie, więc no nie ma się nastawiać na jakiś tam mega hicior, ale no faktycznie, no, przysiąść można, przysiąść można. Możemy się zbratać tutaj z kimś, to akurat nie mamy 4800 fejmu, ale możemy iść do gościa, Pedro mnie kocha, wymaga ode mnie tylko 300 fejmu, ma 12 lat jeszcze do życia i właściwie to tyle, więc kończymy tutaj naszą postać, była bardzo dobra, miała bardzo dobre statystyki, w ogóle nie wiem czemu ją kończę, no ale chcieliście zobaczyć pewnie jak to wygląda. Nariel, Nariel, czyli córeczka, 3 karty można odblokować teraz, zdaje się, bo to różnie wypada w zależności od postaci, z którą się bratamy, a 6 możemy, przepraszam. Zostało nam jeszcze 5, bo się zasugerowałem tą liczbą kart. Odkrywamy tutaj oczywiście jakieś traity, jakieś perki, ulepszenia, zwiększamy sobie skille, zwiększamy żywotność, zwiększamy damage, więc wszystko w manierze losowej, to jest 6. generacja w tej rozgrywce, tak oto 16 lat później, nie pamiętam jak dałem jej na imię, ale w każdym razie już gotowa jest na wyprawę, piękna jest, śliczna, ma koński zgryz, więc bardzo ją kocham, dostaliśmy tutaj rzeczy, które miał bohater w ręce, przechodząc z pokolenia na pokolenie, odblokowaliśmy sobie sierociniec, szkołę, dostaliśmy plotkę, demon tutaj w wulkanie jest wypuszczony, musi zostać jego żywot skrócony, zanim świat zacznie, znaczy zostanie zniszczony. I tak widzicie, on target pokonania tego gościa w tym wulkanie jest tutaj takim fest najwyższym. Także moi drodzy, to jest Hero Generations, ja jestem Nitek. Takie se, zimna ryba. No tak generalnie nie robi, mi nie robi, ale wierzę, że znajdzie się, każda potwora znajdzie swojego amatora, więc być może akurat spodoba się tobie. Ja jestem Nitek, to były luźne gadki, dzięki serdecznie za uwagę, to był Backlog, Backlog, Hero Generations. I do zobaczenia przy następnej okazji, nie zapomnijcie fabkować pod filmikiem, subskrybować, klikać w linki na koniec, bo tam jest filmik z bloga. Wszystko jest, na dole jest jeszcze live stream. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia przy następnej okazji. A nie! Byłaś ty dziadzie borowy. Ale ty, bo ja jestem ogłuszony, dlatego tak zwolniło, dobra. Kumam.